Drzewa na Alei Róż już posadzone. W tym momencie sadzimy róże, czyli symbol tego miejsca, który mamy nadzieję pięknie rozkwitnie na Alei Róż na nowo. Róże, które dzisiaj sadzimy, to przede wszystkim odmiany róż czerwonych, od jasnej czerwieni po prawie bordowe. Natomiast to, co ma istotne znaczenie, to taki gatunkowy dobór tych róż, aby one dobrze znosiły miejskie warunki. Czyli to są róże odporne na warunki mrozu, na obfite deszcze. To są też róże, które będą długo kwitnąć, obficie kwitnąć. Są wśród tych gatunków odmiany róż, które gwarantują ponowne kwitnienie, więc te kolory na Alei Róż będą z nami przez długą część sezonu. Posadzimy ponad 1200 róż, więc ta przestrzeń zmieni się bardzo, będzie kolorowa, będzie pachnąca. Mamy nadzieję, że ten wypoczynek w tym miejscu będzie tym, co przynosi nam przyjemność w tej miejskiej przestrzeni. Także sadzimy dzisiaj róże, które ozdobią to miejsce, ale są tak dobrane gatunkowo, aby w pełni były odporne na trudne warunki miejskie. To są też róże certyfikowane, odporne na różne choroby, na które róże zapadają, bo róże no to królowe kwiatów, natomiast to są też kwiaty bardzo wrażliwe, delikatne, więc te gatunki musiały być dobrane z rozwagą, tak żeby jak najdłużej mogły cieszyć nasze oczy w tym miejscu.